stacja telewizyjna CBS, czwarty rok poinformowała, że kardynał chorował i zmarł w szpitalu w Rzymie. O śmierci dostojnika napisały również Między. I Neutron. Dzienniki Boston Globe i Boston Herald. Oczekuje się, że w ciągu dnia Watykan wyda oficjalny komunikat w tej sprawie. Bernard Law był arcybiskupem Bostonu przez 19 lat do 2002 roku, gdy w nagrodzonym Pulitzerem śledztwie dziennikarskim Boston Globe ujawnił, że choć przez wiele lat wiedział o przypadkach pedofilii wśród podlegających mu księży, nie pozbawiał ich stanowisk, a tylko przenosił do innych parafii. Przez krytyków oskarżany był o tuszowanie skandalu. Boston Herald podkreśla, że formalnie nigdy nie złamał prawa kanonicznego, ponieważ do 2002 roku księża nie mieli obowiązku zgłaszania znanych im przypadków molestowania dzieci. Rewolucja w Kościele. Mowa o związkach niesakramentalnych i wytycznych w sprawie pedofilii. Początkowo znany z niechęci do mediów kardynał Law odmawiał komentowania skandalu, później wystosował przeprosiny i zapowiedział zmiany. Jednak publiczne oburzenie, a także wiele głosów krytycznych, w tym od podlegających mu księży, sprawiły, że ustąpił z urzędu w tym samym roku, jako najwyższy rangą dostojnik Kościoła katolickiego w USA. Po 2 latach kardynał został wezwany przez papieża Jana Pawła II do Rzymu, gdzie został arcypresbiterem Bazyliki Matki Bożej Większej, jednej z 4 głównych bazylik Watykanu. Ustąpił z tej funkcji w 2011 roku po osiągnięciu wieku 80 lat i nadal mieszkał w Wiecznym Mieście. W wywiadzie dla USA Today w 2002 roku hierarcha mówił, że nie był świadomy rozmiarów kryzysu ani jego pośredniego wpływu na ofiary, ich rodziny i Kościół katolicki. Wiele ofiar księży pedofilów odrzucało to tłumaczenie i oskarżało kardynała Lawa o okazywanie większego współczucia molestującym księżom niż im samym. Jego rezygnacja z urzędu arcybiskupa była szokującym końcem wspaniałej kariery kościelnej Lawa, wykształconego na Harvardzie teologa, zauważa Reuters. Kardynał Law cieszył się opinią stosunkowo postępowego arcybiskupa, a jego zdecydowany sprzeciw wobec zalegalizowania aborcji, walka o równouprawnienie czarnoskórych obywateli USA, troska o sprawy młodzieży, pomoc dla Kubańczyków i liczne pielgrzymki do różnych zakątków świata, w tym do Polski w 1986 roku, zyskały mu duże poparcie wśród wiernych, podkreślają bostońskie media. Dziennikarskie śledztwo Boston Globe, które doprowadziło do ujawnienia skandalu pedofilskiego w archidiecezji bostońskiej, stało się tematem filmu Spotlighat, który w 2016 roku zdobył 2 Oscary, w tym dla najlepszego filmu i za najlepszy scenariusz oryginalny. Skandal w Bostonie rozpoczął trwający do dziś bolesny czas rozliczeń Kościoła katolickiego z przestępstw pedofilii, pisze Associated Press. Z doniesień mediów oraz badań zleconych przez amerykański episkopat wynika, że od 1950 roku ponad 6,5 roku 1000, czyli 6% księży w USA zostało oskarżonych o molestowanie dzieci, a Kościół katolicki w tym kraju wypłacił w sumie $3 miliardy w ramach ugód zawieranych z ofiarami.